Halo, halo. Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby. W dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie. Co by było gdyby Bee pojawił się w pierwszym sezonie? Zapraszam do oglądania. Na początku zadajmy sobie pytanie, kim jest Bee. Bee, lub też zwany jako Beverly, to chłopak o bardzo ciepłym sercu, który lubi pomagać. Jego wadą jest to, że się nie odzywa, aczkolwiek jest dość inteligentny, bo pomimo siedzenia cicho, to potrafi utworzyć takie maszyny i budowle, że to się w pale nie mieści. Niestety jak szybko się pojawił, tak szybko odpadł. Bo raptem odpadł w odcinku 4 przez intrygę Scotta. Należał on do drużyny Toksyczne Szczury. Tak też tylko nadmienię na szybkości, że pomimo tego, że nie odzywa się, to chociaż jest w stanie się jakkolwiek rozwijać w ten sposób, że potrafi zbudować właśnie takie budowle, że to się w pale nie mieści. I przynajmniej nie jest tak irytujący jak Birdo, bo w przeciwieństwie do Birdo, to Bee da się lubić. A więc zadajmy sobie teraz pytania. Do jakiej drużyny by trafił Bee? Cóż, obstawiam, że do Okoni. Jakoś tam mi najbardziej pasuje. Jak daleko by zaszedł? Zależy od tego, czy taki Duncan by nie przejął rolę Scotta. Aczkolwiek wydaje mi się, że dość daleko by zaszedł. Kto wie, może nawet do połączenia drużyn? Czy Heather maczałaby palce w jego wyeliminowanie? Cóż, wydaje mi się, że mogłoby tak być, ale tylko wtedy, kiedy drużyny byłyby połączone. No chyba, że wydarzyłoby się to przed połączeniem drużyn, to wtedy ktoś z jego drużyny by go wykopał. A wy, co sądzicie o Bee w pierwszym sezonie? Swoje przypuszczenia piszcie na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. Oraz udostępnijcie ten film tak, aby mógł dzięki temu kanał się rozwijać i polecajcie kanał znajomym. Na razie, trzymajcie się i cześć!